Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące projektu uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom Żegota. To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale również prawdziwa przyjemność, bowiem choć mamy w naszej historii wiele wydarzeń, inicjatyw, zjawisk czy ludzi godnych upamiętnienia, to Żegota zajmuje wśród nich miejsce wyjątkowe. Była to w okupowanej Europie jedyna organizacja, instytucja, której jedynym celem i misją było ratowanie Żydów przed hitlerowskim, niemieckim barbarzyństwem. Co więcej, Żegota stała się częścią polskiego państwa podziemnego, również korzystając ze wsparcia polskiego rządu emigracyjnego. Tym samym Żegota wyznaczyła polską normę, państwową normę w stosunku do ludobójstwa, do Holokaustu, także w stosunku do towarzyszących im negatywnych zjawisk, jak ekscesy antyżydowskie czy szmalcownictwo. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Radę Pomocy Żydom powołały środowiska katolickie, można powiedzieć ortodoksyjnie katolickie. Inicjatorką powołania Żegoty była znakomita pisarka Zofia Kossak-Szczucka, którą też podejrzewano czy pomawiano o ciągoty czy uprzedzenia antyżydowskie. I Żegota połączyła różne środowiska, różnych ludzi wywodzących się czy reprezentujących różne światopoglądy, poglądy polityczne, przynależność organizacyjną. Była bowiem przejawem protestu moralnego, wyprowadzonego z najgłębszego przeżycia etyki chrześcijańskiej, etyki dobra, etyki miłości, etyki życia. I dlatego warto pamiętać o Żegocie, powinno być wzorem dla następnych pokoleń i przypomnieniem, że ten moralny fundament jest niezwykle ważny w życiu publicznym, społecznym, również politycznym. Mówię o tym wszystkim właśnie dziś, kiedy często nawołuje się do nas Polaków do samobiczowania, oskarża się nas o patologiczny antysemityzm, czy wręcz o współudział w Holokauście. Myślę, że Rada Pomocy Żydom Żegota w najlepszy sposób przypomina nam wszystkim, co w polskiej historii było normą, a co było tylko haniebnym, ale jednak incydentem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z całą mocą popiera zaproponowany przez Komisję projekt uchwały.